Dobry wieczór tym, którzy dołączają do premiery, dzień dobry tym, którzy będą oglądać jutro. E, szanowne panie, szanowni panowie, szanowni państwo, e, wielce szanowne widzki widzowie, szanowni subskrybenci, subskrybentki, etc., etc. Bardzo miło mi państwa powitać e, w kolejnym materiale. Tak jak obiecałem, wró wracamy, wrócimy, wracamy do tematu akcji Tadeusza Rydzyka Episkopatu. E, Również Piotra Dudy z Solidarności. Tej Solidarności, którą kiedyś szefował Lech Wałęsa, która z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przeistoczyła się w bojówki Kaczyńskiego, zajmujące się m.in. podburzaniem tzw. kremlowskich rolników i tym podobnym elementem. Pani Państwo, mówiłem, tak bodajże to było 11 marca że 10 marca w niedzielę odbyła się narada u Tadeusza Ryzyka. Ustalono, ustalono między innymi, że będzie powstawać nowy polityczny, tutaj cudzysłów, twór, który ma się zająć destabilizowaniem sytuacji wewnętrznej kraju. Zaczyna, zaczyna się od kościołów. Ktoś napisał, że teraz do kościołów mało ludzi chodzi. Że w zasadzie Kościół jest już skończony. No tak, tak, to oczywiście tak, to po części tutaj macie Państwo rację, że coraz mniej dzieci chodzi na religię, coraz mniej osób chodzi do kościoła. Ale, ale nie jest tak, drodzy Państwo, że z tych siedmiu milionów ludzi, którzy głosowali na PiS, to nagle z tych 7 milionów 5 milionów znika. O nie. W tych 7 milionach jeszcze paru innych tysiącach są ci od Konfederacji, są ci od Pisu. To są ludzie, którzy są zorientowani na to, by znowu do władzy dorwali się ich ideologiczni guru. To jest grupa społeczna, kochani państwo, która niecałkowita, nie, 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 nie w całości, ale w dużej części składa się z ludzi, którzy wierzą w chemitrails albo wierzą w spisek międzynarodowy, w rząd światowy i wierzą w tym podobne, jakieś takie różne bzdury, które no, przoduje kremlowska propaganda. Ale tak jak ostrzegałem i mówiłem o tym, mówię o tym często, a dzisiaj jakby są już na to dowody, pojawiają się dokumenty, które są, znaczy trudno nazwać ulotkę dokument, ale w kontekście naszego dzisiejszego materiału, jako dowód rzeczowy, dowód materialny tego, o czym przestrzegałem przed paroma dniami. Stanowi konkret już, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna zacząć działać i przyglądać się tym organizacjom. Proszę Państwa, ten dokument ja Państwu pokażę, a później go przeczytamy i skomentujemy. No, zobaczcie zresztą go sami. Postaram się, żeby tak w miarę wolno szedł na ekranie. Przeczytamy go tak czy siak. Aby realizować poszczególne agendy różnych organizacji, różnych grup wpływu, tworzy się stowarzyszenia, fundacje i tym podobne, które mając osobowość prawną, będąc zarejestrowanymi podmiotami, mają budzić zaufanie, ale też bronić się przed zakusami, na przykład służby powiedzieć: Ale my jesteśmy stowarzyszeniem osób represjonowanych. Mamy swój, mamy swój statut i w ogóle jesteśmy bardzo formalni, a jeszcze nam ludzie płacą i tak dalej, i tak dalej. Po to to wszystko jest, by ten formalizm powodował, że ludzie nabierają zaufania do takich organizacji, szczególnie gdy są promowane przez Kościół. Widzieli Państwo przed chwilą bardzo ciekawą lotkę, teraz przeczytajmy, co jest w niej napisane. Związek Solidarność Polskich Kombatantów w Gdańsku, Związek Stowarzyszeń Osób Opresjonowanych, Komitet Pamięci Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku w 1970 roku. A wszystko to wokół kościoła świętej pod wezwaniem świętej Brygidy, gdzie kiedyś prałat Jankowski urzędował znany z produkcji wina, e, afer e, różnego typu, a dodatkowo niestosownego zachowania wobec osób, Nieletnich. I co możemy przeczytać? W tej ulotce, drodzy Państwo, jest pewien zawarty, pewien przekaz. Te słowa jakby wyskakują same z siebie. Widzimy chaos, chaos, nikt, chaos w Polsce, nikt, nikt. Zarządzanie kryzysem. Chaos, kryzys. Tak, tutaj ta ulotka przemawia do osób starszych 60 plus. Które właśnie chodzą do tej świętej Brigidy w Gdańsku, te podobne ulotki pojawiają się w innych kościołach rozdawane przez proboszów o podobnym, w podobnym tonie, podobnej treści, z kolei są sygnowane przez inne stowarzyszenia represjonowanych, kombatanckie wolność polska, pamięć, bohaterowie, Bóg, humor, włoszczyzna i co sobie tylko życzycie. Klasyczny patriotyzm, czyli krótką jest rosyjska agentura. I czytamy, że zarządzanie kryzysem, inaczej chaosem. W ekonomii znany jest dział zarządzania kryzysem. W Polsce po wyborach i decyzjach rządu formacji 13 grudnia gwałtownie postępuje już nie tylko kryzys, postępuje chaos. Czyli jest chaos jest gorszy od kryzysu, ale zarządzanie kryzysem jest inaczej zwane chaosem. Semantyczna bzdura, tak? Ale przeciętny człowiek tego nie zrozumie. Rząd będzie zarządzał państwem w chaosie. Znowu mamy chaos. Rząd 13 grudnia zabezpieczył sobie wpływ na środki przekazu, dokonał zamachu na sądownictwo i prokuraturę Trybunał podważa instytucje prezydenta RP. To jest dokładnie to, co zrobił PiS, ale propaganda jakby odwraca to, by ludzie myśleli, że to rząd Donalda Tuska tak zrobił. W trakcie cichej realizacji ustawa wywłaszczeniowa, o uwaga, postępuje cyniczna, a skuteczna ingerencja państwowych podmiotów zewnętrznych w sprawy wewnętrzne Polski. Ja nie wiem, czy to są jakieś państwowe podmioty zewnętrzne, w jakichś konkretnych krajach, czyli się pewnie Unia. Nikt już za nic nie odpowiada. Nikt, nikt. Gwałtownie postępuje chaos w Polsce. Znowu się straszy chaosem. Jakie są możliwe dalsze scenariusze rządu 13 grudnia? Znowu nawiązanie do 13 grudnia niewiele już osób jest tych, którzy 13 grudnia jakby tak pamiętliwie pamiętają i wspominają. jakby powiedzmy, to, to moje pokolenie jeszcze pamięta tam czas. Ale już pokolenie mojego tak, syna, już nie będzie o tym tak pamiętać, pokolenie mojej żony również, bo między nami jest spora różnica wieku i, i ona nie do końca tak pamięta ten stan wojenny, tak? bo nie ma go jak, jak pamiętać, urodziła się w 89 roku. Proszę Państwa, dalej jest straszenie. Program migracji moc, mocno, mocno osłabi zdolność gospodarki Ogólnie znacznie na ubytek środków przeznaczonych dla polskich rodzin z tytułu programów społecznych i wspomagania rodzin, tak, czyli znowu zaczyna się straszenie migrantami, których de facto w Polsce nie ma, a jak byli, to byli właśnie sprowadzeni przez PiS. Zamach na NBP i przejęcie jego zasobów dla wsparcia i przepływu do Banku Unii Europejskiej, czytaj Niemcy, to jest dosyć zabawne, powodują dalsze zubożenie społeczne Polaków. I tutaj Polaków to jest bardzo ciekawe, jest napisane małą literą. To jest ciekawe, prawda? Ktoś, kto to pisał, no to przecież chyba patriota, tak? Więc powinien pamiętać, że Polaków piszemy przecież wielką literą. Nie. Wprowadzenie euro, oczywiście też dużymi, dużymi wołami, doprowadzi do drastycznego wzrostu kosztów utrzymania w konsekwencji biedy dla milionów rodzin. Odbędzie się to po wyborach samorządowych. My tak rozumiemy słowa premiera RP. Już dzisiaj zrezygnowano z odszkodowań wojennych z tytułu II wojny światowej. Zrezygnowała Anna Fotyga ostatecznie, no ale to szczegół zarządów, zarządów PIS-u i tego jak ten bliźniak Lech Kaczyński, wtedy był prezydentem. Będziemy jedynym krajem, który zapłaci Niemcom za ich zaangażowanie i napad na nasz kraj Polskę. Potwierdza to cytat. A z jakiej bańki wam się należy odszkodowanie słowa Donalda Tuska? Słyszę. Zapłacimy naszymi walorami, niewolniczą pracą i zasobami z NBP. PS, gdy dodamy do pakietu spraw kwestii pigułki dzień po, to logiczny Polak znowu małą literą postawi pytanie: sprzedaż alkoholu i papierosów dopuszczalna jest po uzyskaniu 18 lat, a dostępność do pigułki od 15 roku życia bez recepty. Czyżby była to realizacja zbrodniczego, pruskiego programu ograniczenia dzietności, zacznego osłabienia zdrowotności polskich rodzin? Gdańsk, marzec 2024. I proszę Państwa, można by się z tego zacząć śmiać. Moglibyśmy powiedzieć, no ale kto czyta te bzdury? Proszę Państwa, czytają kremlowscy rolnicy, którzy blokują szosy, ulice, miasta w całej Polsce. Którzy są agresywni, bardzo często pod wpływem środków psychoaktywnych, takich jak alkohol i inne również środki. Dla tych ludzi teorie spiskowe są bardzo ciekawe. Oni wierzą w to, że jest rząd światowy, że są reptilianie. Że kosmici mają wpływ na przykład na mieszkańców Ziemi, że Joe Biden nie jest człowiekiem tylko na przykład reptylianinem i tym podobne rzeczy. Jest spisek, spisek antychrysta, e, oczywiście, który już się urodził i rządzi światem. Słuchajcie, naprawdę możecie się śmiać, ale ci ludzie mają prawa wyborcze. Czyn. Czyli taki przysłowiowy Jan Psiuta, e, nie wiem, skocich Bobków, górnych albo dolnych, on idzie i głosuje. I, i wiem, że tutaj oglądają mnie i Państwo profesorstwo i doktorstwo. I tak, drodzy Państwo, jego głos waży tyle, co wasz. I wasze 20-30 lat nauki, i wasze tytuły naukowe niczego więcej nie zmienią, ponad to, że możecie raz zagłosować. Tak jak pan. Z kocich bobków górnych albo dolnych. I ten człowiek pójdzie i zagłosuje. Kiedy on pójdzie do kościoła i będzie słuchać księdza Dobrodzieja, który będzie opowiadać o chaosie, o kryzysie, o tym, że Niemcy przyszli, zabiorą mu ziemię Z tej ziami po ojcowizji nic nie zostanie. Teraz latają samoloty i rozsiewają takie specjalne proszki, które będą powodowały, że jemu włosy wypadną. Starałem się zachować powagę, ale po prostu się nie da. Słuchajcie, to nie, są, to nie są bajki, tak? To się dzieje naprawdę. Tych ludzi, ten ciemnogród, ten zaścianek, straszy się takimi rzeczami i oni w to wierzą. Oni w to naprawdę wierzą. Uwierzcie mi, że ta wieś, szczególnie gdzieś ta ściana wschodnia, Ci ludzie żyją w zupełnie innej rzeczywistości. Oni owszem oglądają telewizję, ale jeżeli proboszcz im powie, że w tym telewizorze siedzi teraz w szatan, bo na przykład Marek Czyż, jeden z prowadzących chyba o 19.30 wiadomości, ma taką bardzo nietuzinkową, niebanalną urodę, jest przystojnym mężczyzną, ale czasem kadr tak zrobić, że ma takie jakby zapadnięte policzki, wygląda dość diabolicznie. I teraz niektórzy proboszczowie będą twierdzić, że jest to na przykład człowiek opętany przez szatana i że przez ekran nadaje specjalnym kodem, który ma ich zniewalać. Myślicie, że to też jest żart? Nie. Nie, kochani Państwo. Tak maluczkich, tych zaściankowych chłopów małorolnych będą straszyć. Później im powiedzą, że Zielony Ład zabierze im też wszystkie plony, że Zielony Ład to jest w ogóle zło, że to Tusk wymyślił. Wiadomo, wymyślił przecież PiS. To tak na dobrą sprawę, to Krem mówiłem o tym. No dobrze, pośmialiśmy się, Może to jest i trochę, nie wiem, groteskowe, taki dans macabre, ale, państwo, to się już dzieje. Tych ludzi, a naprawdę ich nie jest mało, Będą wykorzystywać cynicznie ci, którzy zostaną Pokaczyński. Bo Kaczyński jest tak, to już jest jego końcówką. On jeszcze wierzga, ale tu są jego ostatnie takie podrygi. On jeszcze próbuje, próbuje jakoś to wszystko poustawiać, ale oni już się sami zaczęli ustawiać, bo wiedzą o tym, że wielu z nich w więzienie. Pamiętajcie, że 27 marca będzie kolejna komisja i wiele się będzie działo, także warto oglądać. I teraz ci rolnicy kremlowscy, te babcie kościelne, ci dziadkowie kościelni oraz młodzież kościelna, bo też taka jest, oni zaczną propagować najróżniejsze teorie spiskowe. Będą wschodzić do podziemia. Zaczną się uliczne różne burdy, kiedy tylko będzie okazja, a oni... Będą przekonywani przez ich ideologicznych guru, że oni są bohaterami. Tutaj istnieje bardzo duże zagrożenie, że może dojść do takich właśnie niepokojów społecznych. Do tego dołączcie kiboli, tych idiotów, wszelkiej maści, kameratów, prorosyjskie różne organizacje, które się namnożyły w Polsce, jak grzyby po deszczu. Ja kolejny raz się dziwię panu Siemoniakowi, że nic z tym nie robi, a powinien. Ja wiem, że to powoli, że nie, 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 nie powoli. Pośpiech jest wskazany, szczególnie przy łapaniu pcheł. Więc tutaj, mówiąc z niemiecka, langsam, Langsang, Abyziesia, to mm -mm, tu trzeba działać. Ryzyk wie, co robi. Ryzyk rozdaje karty, ponieważ to jest jego też być albo nie być. Ryzyk dotychczas tak nie nękał tych ludzi o pieniądze, ale jak państwo wiecie, pieniądze mu się nagle skończyły, nagle obcięły. E, stracił e, stracił e, źródło finansowania kompletnie, totalnie. Jedynym źródłem, które pozostało im, bo by się nawet machną ręką, tak? no ale e, jakoś trzeba te dzieła zebrane wokół Tadeusza ryzyka utrzymać, a szczególnie, że Trzeba budować nową siłę społeczną, która będzie obalać rząd Tuska. Tutaj coraz częściej są kompromitowani ci tacy najbardziej znani propagandyści, czyli na przykład nisztor zostaje nagrany razem z Obajtkiem, za chwilę się pojawią inni, którzy też zostali nagrani, będą zatrzymania, aresztowania, będą stawiane im zarzuty, więc oni przestaną się w przestrzeni publicznej liczyć. Bo nawet gdyby zostali zatrzymani, one wypuszczeni, to będą z siebie robić ofiary, ale tutaj zaresztów śledczych raczej nadawać nie będą, z więzień tym bardziej. A zatem pozostaje stworzenie nowych mediów. Sakiewicz też się przestaje liczyć, bo Sakiewicz był przez 8 lat chciwy, kosił kasę, a teraz jeszcze musi utrzymywać Rachonia, Adamczyka i całą resztę. On bardzo niechętnie płaci. Wyobraźcie sobie Państwo, że tylko nie nieliczni, i tacy... Najbardziej znane gęby propagandy pisowskiej dostały pieniądze, a reszta musi e, pracować za miskę ryżu dla ideału. Ostatnio się skarżyła taka słynna propagandystka o dość e, taki, nie wiem, dziwnym wyglądzie, e, przepuszczona przez 48 tysięcy filtrów. Derewienko się nazywa Ann, e, która ze swojej niepełnosprawności też zrobiła taką tarczę, że nie wolno jej ruszać, bo. Bo ona jest niepełnosprawna. No jest jej bardzo przykro, że tak zdarzyło jej się w życiu, że nie wiem, złamało jej się serce, czy ona sama sobie to serce złamała. Potem podjęła dramatyczną próbę, odebrania sobie życia, na szczęście nie i przez to dzisiaj, niestety, ale jeździ na wózku inwalidzkim. Narastała w niej ta, to, 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 to zguszknienie, ta frustracja, ta nienawiść, która w końcu. Wystrzeliła, kiedy, kiedy tam ją wiem, odwołano tak z jakiegoś stowarzyszenia, czy odmówiono jej współpracy. I zaczęła, I zaczęła być komentatorką 500 zł za zdarzenie w TV Pis. No i pani Deberienko ostatnio gdzieś narzekała, że ona to ona nie dostaje od Sakiewicza pieniędzy. Że nie zarabia już. Tak? Że jest jej ciężko. No, drodzy państwo. Sakiewicz jak mówi, że płaci, to mówi. Podobnie sukarnowskich. Oni no, zgromadzili oczywiście pieniądze, ale oni się boją, że te pieniądze nawet boją się ukryć tych pieniędzy, bo e, są przekonani o tym, że służby ich cały czas monitorują, szczególnie przepływy finansowe. Bardzo dobrze, że, że tak myślą, więc też boją się robić jakiekolwiek transfery zagraniczne, bo ta kasa może na przykład zostać momentalnie zablokowana, albo w ogóle ich rachunki bankowe. Więc oni są w takiej sytuacji patowej. Ale Tadeusz Ryzyk, zaczyna prosić o kasę. Sakiewicze również. Z tych 7 milionów złotych, przepraszam, złotych, z tych 7 milionów wyborców oni sobie wykoncypowali, że przecież można wyciągnąć od każdego po złotówce. I skoro 7 milionów z okładem oddało głosy, no jeszcze plus do tego Konfederacja, już nie pamiętam w tej chwili osób, głosowało na, na Konfederację, no to jakby nie patrzeć, no co im złotówka miesięcznie stanowi, prawda? Więc można te 7 siedem baniek, miesiąc w miesiąc z nich ściągnąć. Więc zaczęli szukać pieniędzy właśnie w kieszeniach wyborców PiSu i Konfederacji, żeby oni chociaż coś zapłacili. Tak średnio, tak, złotówkę od każdego. No jeden da 20 złotych, inny nie da w ogóle, bo już nie ma. No to się jakoś wyrówna. Ale oni cały czas liczą na to, że uda im się namówić ludzi do tego, by ich zaczęli utrzymywać. Bo ta liczba 7 milionów może się przełożyć na 7 i więcej milionów złotych miesięcznie. Prawda, żeby każdy miesięcznie tam rzucić. Może nawet i co dwa tygodnie. Kto wie. Dlatego oni skamną te pieniądze, ponieważ reklamodawcy się wycofali z tych, z tych mediów, do nich nie wrócą i ryzyk stwierdził, że. Bez PiSu on istnieć nie będzie mógł. Bez e, tych całych bogojczyźnianych grup bojowych, padry idiotycznych, e, kombatanckich, bohaterów e, średniowiecza, czy co tam kto jest, e, to całe towarzystwo jest mu potrzebne do egzystencji. A no, trzeba też tym towarzystwem zarządzać. A Kaczyński już się nie liczy. Tak Dla nich Kaczyński już jest osobą wtórną. Ziobro w zasadzie też, choć on jeszcze próbuje wierzgać. Ale no, po tej akcji opowiadałem Państwu dzisiaj, to on się też przestanie liczyć, bo ryzyk jest pragmatykiem i wie o tym, że, że ziobro w więzieniu, czy gdzieś schowany w czarnej dziurze, no, nijak mu się do czegokolwiek przyda. Z kolei ludzie ziobry są w tak zwanym szpagacie tureckim. Tutaj Jean-Claude Van Damme, słynny aktor kina akcji, on potrafi zrobić przecież szpagat turecki. Mało mu w kroku nie pęknie, i oni też w takim rozkroku stoją, bo z jednej strony ich Szewy Ziobro, kto wie, może wróci do życia, to jest niewykluczone, ale może już nie wróci, albo go zamkną do więzienia i co oni biedni zrobią. Więc tak biegają w niedzielę do kościoła, a kolejne dni próbują wjeżdżać i ubliżać w Sejmie. Także, drodzy Państwo, dzieje się. Jeżeli by. Bywacie w kościele, na mszach, przecież ja nikogo przed tym nie przestrzegam, zwróćcie uwagę na narrację, jaka jest w Waszych Kościołach. Też jestem ciekaw, czy w Waszych parafiach pojawią się podobne ulotki, pojawią się podobne przekazy, które będą na początku zawalowane. Im bogatsza parafia, czyli im młodsi ludzie, na przykład jakieś nowe osiedla, takie bardziej nowoczesne w większych miastach, Tamten przekaz będzie bardziej zawalowany, a w małych miasteczkach i w szczególności wsiach ten przekaz będzie bardziej wprost. Szczególnie jak jest mała wieś, gdzie jeden ksiądz dobrodziej objeżdża w niedzielę cztery czy pięć wsi, odprawiając w każdej msze określonej porze. Zwróćcie uwagę na te jego ogłoszenia duszpasterskie. Czy tam się pojawia jakiś przekaz? Jakieś są konkrety pod tytułem, że jest chaos, pojawiają się ulotki, a w szczególności y, y, zwróćcie Państwo uwagę, kto przed kościołami stoi i co rozdaje. Bo bywa, że proboszcz udaje, że o tym nie wie, a propagandyści y, stoją przed kościołami i rozdają ulotki. Jeżeli tak się stanie, prześlijcie je mailem do mnie, ja bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Y, będziemy pilnować tego tematu. Kochani Państwo, życzę w takim razie dobrego wieczoru, tradycyjnie życzę dobrej nocy tym, którzy właśnie przy moim programie zasypiają, już się Wam oczęta, przymykają ciężkie, bo mogłem Was na przykład znużyć, a tych, którzy jeszcze będą brykać wieczorem, to serdecznie pozdrawiam, bawcie się dobrze, a rzecz jasna widzimy się jutro o godzinie 14.00 tradycyjnie. Do widzenia, dobranoc, do zobaczenia.